Jeżeli jesteś rodzicem, to pewnie nieraz zastanawiasz się, zadajesz sobie takie pytanie, jak wesprzeć relacje swojego dziecka z innymi, poza mamą i tatą, dorosłymi w swojej rodzinie czy w swoim bliskim otoczeniu, na przykład z dziadkami. I to jest oczywiście bardzo ważne pytanie i dzisiaj się nad nim pozastanawiamy. Nazywam się Emilia Kulpanowak i specjalizuję się w świadomym budowaniu relacji opartych na uczuciach i potrzebach. Hasłem przewodnim dla tego odcinka w mojej głowie jest słowo, czy dwa słowa w zasadzie, ich relacja. Albo trzy słowa, to ich relacja. To oni budują tą relację. I do niedawna byłam ogromną zwolenniczką takiego pojmowania rzeczywistości. A dzisiaj trochę mi się zmieniło i widzę tutaj dwa ważne aspekty, które chciałabym wyróżnić, ale po kolei. Jeżeli jesteś mamą albo tatą dziecka i bardzo ci zależy na tym, żeby to dziecko rozwijało się harmonijnie, żeby doświadczało dobrych, bliskich relacji i chcesz je wychowywać w bliskości, to pewnie nieraz doświadczasz takiej frustracji, że inni dorośli nie robią tak, jak ty myślisz, że warto robić. Nie? To jest takie trochę skomplikowana kanapka. Czyli, że ty byś chciała, żeby twoi bliscy, na przykład twoi rodzice albo teściowie, albo mąż, żona, reagowali na dziecko w określony sposób. I jak to się nie dzieje, to odczuwasz jakiś żal albo smutek, albo przeżywasz jakiegoś innego rodzaju trudności. W jaki to jest sposób? Czyli żeby na przykład te ważne dla ciebie i pewnie często też dla dziecka osoby na przykład nie biły brawo za to, że dziecko, nie wiem, zrobiło kubkę. Nie? To taki przykład. Żeby za wszystko nie chwaliły, nie nagradzały, żeby nie krytykowały, żeby nie przerzucały na dziecko odpowiedzialności za swoje uczucia. Nie? Czyli to są na przykład takie rzeczy: och, babci będzie smutno, jak nie pomożesz rozładować tej zmywarki. Wszyscy znamy te teksty i różne osoby w naszym otoczeniu tych tekstów używają, kierują je do dziecka i nam, dorosłym rodzicom, przecież też się pewnie zdarza nie raz albo i nie 10 razy użyć takich tekstów czy skierować takich słów do dziecka. I bardzo często spotykam się z takim ogromnym zaangażowaniem w to, żeby nauczyć tych innych dorosłych jakiegoś innego sposobu komunikowania się z dzieckiem. Żeby przekonać ich, że rodzicielstwo bliskości, NVC, czy jakieś inne postawy, inne sposoby komunikowania się są ważne, dobre, celowe i że tak warto się komunikować. I tutaj trochę mamy do czynienia z takim kołem graniastym niestety, bo okazuje się, że nasze dziecko chcielibyśmy, żeby doświadczało wspierających komunikatów i empatii i staramy się takie kierować do dziecka, jednocześnie krytykując, korygując, pouczając i tłumacząc różne rzeczy naszym bliskim dorosłym. Czyli po to, żeby dziecko doświadczało empatii, do innych dorosłych kierujemy tak zwanych zabójców empatii. Komunikaty, które nie służą życiu, które nie wspierają naszej relacji, ale też bardzo często nie zachęcają do tego, żeby ci dorośli się przyjrzeli swojej komunikacji z dziećmi. No i jeżeli to się nie udaje, to w końcu dochodzimy do takiego miejsca, że mówimy, no dobra, to jest przecież ich relacja. Ja nie odpowiadam za ich relacje. Jak będą chcieli, to mogą się, nie wiem, zasugerować, skorzystać z tego, co ja robię, zobaczyć inny sposób działania i tak dalej. Więc w ogóle pierwszym krokiem, który ja widzę w tej sytuacji, to jest zobaczenie tych innych dorosłych. Niech to będzie na przykład babcia, będzie mi łatwiej mówić. Oczywiście wiecie, że to nie jest tylko o babci, to jest o bardzo różnych osobach w naszym otoczeniu. Zobaczenie tej babci empatycznym spojrzeniem. Czyli jeżeli ona mówi, za karę nie będziesz mógł zjeść kawałka czekolady, to my w pierwszym odruchu pewnie sobie myślimy, co to znaczy za karę i dlaczego w ogóle czekolada. I w ogóle psycholodzy jedzenia to by tutaj powiedzieli i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy odłożyli to wszystko na bok i popatrzyli, za czym tęskni moje serce, dlaczego tak mi trudno z tym komunikatem, co on takiego we mnie otwiera. Pojawia się może złość,
Może żal, może chciałabym być zobaczona z moim sposobem wychowywania dzieci, może chciałabym szacunku dla tego, jak ja działam, może chciałabym wybierać, w jaki sposób moje dzieci będą doświadczały świata. No i nie zawsze to jest możliwe i pojawia się frustracja, bo nie jestem przecież w stanie skontrolować całego życia wokół nas, całego świata wokół nas. I ten kawałek mój do opłakania, że ja bym chciała skontrolować życie wokół nas czasami, żeby dać moim dzieciom więcej tego, czego ja miałam mniej, już tak najogólniej rzecz ujmując, i że to jest niemożliwe. I to jest coś, co warto sobie utulić, przyjrzeć się temu, zobaczyć w ogóle, że to jest. Przyjrzeć się temu, zanim wejdę w walkę z tą moją babcią. Następnie warto, i zapraszam do tego cię serdecznie, przyjrzeć się empatycznie tej babci. Co ona próbuje wyrazić? O co chce poprosić? Poprosić, dobrze słyszysz? Tym komunikatem. I za karę nie będziesz mógł zjeść czekolady. O co ona się tak stara? Może też chciałaby być zobaczona. Może też tęskni za szacunkiem. Jest zmęczona. Nie ma siły. Mówi i mówi i widzi, że to jest zupełnie nieskuteczne. Ma już dosyć tego nieskutecznego działania. Chciałaby więcej łatwości, więcej harmonii. Ucieka się do tych komunikatów, które zna. One działały 30 lat temu. Dlaczego teraz mają nie działać? To jest kawałek o babci. I ja mogę, jeśli chcę, jeśli mam zasoby, jeśli zobaczyłam i siebie, i babcię, to mogę spróbować przetłumaczyć zdanie babci dziecku. Czyli powiedzieć na przykład: kochanie, babcia naprawdę się martwi, że te zabawki nie są poskładane. Może spróbujemy razem je pozbierać. Co ty na to? I babcia też to słyszy i też jest w tym komunikacie jakoś tam uwzględniona. I kiedy my tak często sobie mówimy: okej, ale mogę nie mieć zasobów, żeby tłumaczyć, bawić się w tłumacza z tak zwanego języka szakalego na żyrafi i tłumaczyć babcie dziecku. Mogę nie mieć zasobów, ale może mnie też tam nie być po prostu. I nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. I wtedy sobie myślę: o Boże, co tam się dzieje pod moją nieobecność? Czy oni się w ogóle dogadają? Jak oni się dogadają? I mogę przeżywać dużo frustracji w związku z tym. I odpowiedzią bardzo często na te frustracje i na te pytania jest takie zdanie, że to jest przecież ich relacja. Oni budują swoją relację, a potem się najwyżej zdziwią, jak moje dziecko dorośnie i nie będzie chciało z nimi spędzać czasu. Przecież oni wiedzą, jak się buduje relacje, to jest ich sprawa. To ja buduję relację z moim dzieckiem, tą pierwszą, bezpieczną. Staram się być jego bezpieczną przystanią. Ja mu buduję bezpieczny port, do którego zawsze może wrócić, więc nawet jak doświadczy czegoś trudnego, no to przecież to nie jest wiodąca relacja i to jest po prostu ich relacja. Oni sobie taką zbudują i taką będą mieli. I ja pod tym zdaniem podpisuję się w połowie, a w połowie się nie podpisuję. I spróbuję ci teraz opowiedzieć, dlaczego się podpisuję, a dlaczego się nie podpisuję. Ten pierwszy aspekt to jest o tym, że oni budują jakąś swoją relację. Moje dziecko i ta przykładowa babcia, mąż, sąsiad, przyjaciel, nauczyciel w szkole, dowolna osoba, o której teraz sobie myślisz, ta osoba buduje relację z moim dzieckiem, swoją własną relację. I za relację z dzieckiem, za jakość tej relacji odpowiada dorosły. Bez względu na to, czy sobie to uświadamia, czy nie. Więc jeżeli dorosły na przykład się obraża, albo szantażuje, albo krytykuje, to trudno, żeby się spodziewał później, że dziecko odpowie mu na to współdziałaniem czy troską. Może tak czasami być, bo dzieci wchodzą w przeróżne role i z przeróżnych powodów, więc czasami może tak być. Natomiast generalnie to będzie trudna relacja dla tego dziecka. I nawet jeżeli dorosły myśli: no tak, no przecież zawsze tak było, no już bez przesady. Moi rodzice też tak mnie traktowali. Teraz to w tym świecie to się ludziom przewraca i myślą jakieś dziwne rzeczy. Ten nowy sposób wychowania, to znacie te teksty, nie? To nawet jeżeli tak sobie myślą, to nadal budują tą relację w taki, a nie inny sposób. Nadal uciekają się do na przykład szantażu czy do karania i to właśnie wnoszą do tej relacji. I to jest ten kawałek o tym, że to jest ich relacja i że rzeczywiście dorosły za to odpowiada. Więc dziecko w pewnym momencie, jak będzie na tyle sprawcze,
jest pewna szansa, że jakoś się na przykład do tej relacji odwróci, albo będzie ją krytykować, albo będzie się buntować, albo będzie wnosić jakieś inne sposoby swoje własne na rozwiązanie tego, co dla dziecka jest trudne w tej relacji. Ale drugim aspektem jest to, że ja jako ten bezpieczny opiekun, jako bezpieczna baza, mogę odzwierciedlić dziecka przeżycia. Bo tak, to prawda, to jest ich relacja. I jednocześnie to są przeżycia dziecka. Nie mam obowiązku dbać o babcię. Mogę, jeśli mam na tyle zasobów, na tyle energii, na tyle empatii, to mogę próbować zadbać o babcię. Ale babcia jest generalnie dorosła i jakoś trudno jej wkładać pewne rzeczy, nie? Że to babcia może chcieć jakiegoś rodzaju traktowania lub nie chcieć jakiegoś innego rodzaju, że ona też trochę będzie wybierać i też przywykła przez wiele lat do pewnych komunikatów i wydają jej się normalne, naturalne, więc też może nie reagować przychylnie na moje próby empatyzowania z nią. Natomiast dziecko tego wyboru nie ma, takiego jak ma babcia. I dziecko doświadcza różnych przeżyć. I generalnie my ludzie, i oczywiście dzieci są w tej grupie, potrzebujemy być zobaczonymi, odzwierciedlonymi z naszymi przeżyciami. Z tym, czego doświadczamy, a już w szczególności z tym, co jest dla nas trudne. Każde nasze doświadczenie, każde nasze przeżycie, jeżeli odbieramy je jako trudne i jeżeli nie zostaniemy z tym przeżyciem i z tymi trudnościami, z tymi trudnymi uczuciami przyjęci, zobaczeni, to każde z nich zamienia się w traumę. My zwykliśmy uważać, że trauma to jest wtedy, jak jest wojna, pożar, jakaś straszna rzecz się wydarzyła. Ale tak naprawdę trauma to jest każde trudne doświadczenie, w którym nie zostaliśmy spotkani, w którym nikt nas nie przyjął. Czyli zostaliśmy z tym doświadczeniem sami. I teraz jak ja jestem dorosła i pokłócę się na przykład, nie wiem, ze swoim tatą, to mogę próbować opowiedzieć to mojemu mężowi. Jeżeli on jakoś tak pokiwa głową albo mnie jakoś będzie próbował pouczać, no to ja mogę wtedy zadzwonić do przyjaciółki i powiedzieć: weź, posłuchaj mnie, bo po prostu zaraz zwariuję, uduszę siebie albo uduszę jego, albo nie wiem, się uduszę. A jak ona zacznie mnie pouczać albo kiwać głową, to mogę zadzwonić do jeszcze jednej przyjaciółki, aż w końcu ktoś mnie usłyszy albo ja sama się usłyszę. I ja sama mogę sobie powiedzieć: tak, bo mnie chodziło o to, po prostu o szacunek. Bo mnie chodziło o to, żeby po prostu on mnie widział, bo ja chcę być widziana i tak dalej. Natomiast dziecko nie potrafi samo siebie przyjąć i często nie ma do kogo się zwrócić. I jeśli nie zostanie zobaczone, odzwierciedlone albo uwzględnione z tymi przeżyciami przez bliską sobie osobę dorosłą, to zostaje z tym samo, po prostu, no bo gdzie pójdzie? Nie ma kolejnego dorosłego i kolejnego dorosłego, kolejnego przyjaciela. Jak już jest starsze, szkolne dziecko, to tak, to zaczyna mieć coraz więcej tych możliwości, ale jak jest maluch, to nie ma się do kogo zwrócić. Zresztą szkolniaki też często nie mają się do kogo zwrócić. I teraz to, co jest ważne, to to, że każde nasze trudne przeżycie potrzebuje świadka. Dobrego, łagodnego świadka. Osoby, która odzwierciedli to, która to nazwie, która nas przyjmie z tym naszym przeżyciem, w której oczach będziemy mogli zobaczyć jakiś kawałeczek zrozumienia. To nie musi być jakaś wielka rzecz. Zobacz, wystarczy takie zdanie. Och, naprawdę mogłeś się przestraszyć. On był przecież taki duży, a ty byłeś taki malutki. Albo, no tak, można się wkurzyć, jak twój brat ci rozwala twoje budowle. Kropka. Albo, wow, to naprawdę irytujące. Kiedy rozlewa ci się po raz trzeci. Kropka. To naprawdę nie muszą być wielkie zdania. Oczywiście im większe przeżycie, jeżeli widzimy, że dziecko, nie wiem, płacze, złości się, albo pyta dlaczego, albo doświadcza w jakiś inny sposób tego, to oczywiście im większe przeżycie, tym więcej na pewno potrzebuje tego odzwierciedlenia, więcej empatii. Ale same takie proste zdania, kiedy coś się wydarzyło, czyli wracając do tego pierwszego przykładu. Dziecko nie chce sprzątać zabawek i babcia mówi: no i za karę nie będziesz mógł zjeść czekolady. I w nas oczywiście się tam to wszystko otwiera, uruchamia i mamy ochotę zamordować tą babcię natychmiast gołymi rękami. Ale bierzemy głęboki wdech
I możemy przetłumaczyć tam babcię albo nie i możemy wziąć to dziecko do tych zabawek albo nie, albo wziąć je na chwilę do drugiego pokoju, wszystko jedno. Najlepiej taką sytuację przerwać, jeśli jesteśmy jej świadkiem i możemy wpłynąć na jej przebieg, czyli na przykład wyjść. To wszystkim dobrze zrobi, bo każdy się będzie mógł trochę uspokoić i odetchnąć. I możemy powiedzieć do dziecka na przykład... No pewnie, że jesteś wkurzony, jak babcia ci mówi, że ci nie da czekolady, a ty naprawdę nie masz ochoty sprzątać tych klocków. Więc to są naprawdę proste komunikaty, które pokazują uczucie, pokazują, że to uczucie ma sens, że ono się znikąd nie wzięło, że my mamy jako ludzie, jako dzieci, jako dorośli prawo przeżywać różne uczucia, że my naprawdę doświadczamy różnych sytuacji i one są odzwierciedlane w naszym ciele pod postacią uczuć. Że my mamy takie samo prawo i taką samą szansę do przeżywania smutku jak radości, wkurzenia, złości, wstydu, jak też podekscytowania, uskrzydlenia, spokoju i strachu i wszystkich tych uczuć. Całego spektrum możemy przeżywać je wszystkie, bo one wszystkie do nas przypływają i przychodzą i każde z nich ma sens, każde z nich jest ważne, każde z nich odzwierciedla to, co się w nas wydarzyło po prostu. Ja też bym się wkurzyła, gdyby babcia mi powiedziała, że mi nie da czekolady, bo nie posprzątałam klocków. I to ma sens. I dzieci potrzebują od nas dorosłych potwierdzenia, że ich przeżycia mają sens. Ja też lubię mieć potwierdzenie, że moje przeżycia mają sens. Tyle, że ja jestem dorosła i mogę sobie to dać sama, jeżeli mi nie da tego nikt z zewnątrz. A jednocześnie szukam takich osób i takich możliwości, żeby ktoś z zewnątrz dawał mi te odzwierciedlenia. Ale jeśli nie dostanę ich z zewnątrz, to mogę sobie ich poszukać sama. Dziecko nie ma jak ich poszukać, więc potrzebuje odzwierciedlenia ode mnie. Rodzica, który stoi na dwóch stopach, na dwóch nogach, który jest uziemiony, który widzi trzeźwo, który widzi babcię, widzi klocki, widzi ten komunikat i widzi w tym dziecko. I mówi, tak, oczywiście, że można się wkurzyć. No jasne, że można się przestraszyć. Każdy by się wkurzył w takiej sytuacji. To, co robię w ten sposób, to nie tyle wpływam na relacje tej dwójki, tej babci i tego dziecka. Nie tyle buduję coś za nich, bo to oni budują swoją relację nadal. Ale wpływam na to, co dziecko zapamięta z tej sytuacji. Czy zapamięta swój strach i osamotnienie? Czy zapamięta swoją złość i że z tą złością zostało samo? Czy zapamięta to, że nie ma wsparcia i nie dostaje od świata wsparcia? Czy przeciwnie, zapamięta, że jak jest wkurzone, to dostaje wsparcie, jak jest zezłoszczone, to jest dorosły, który mówi mu, że to ma sens. I jak jest smutne, jak jest przestraszone, to nie zostaje z tym samo. I że może w bezpiecznych ramionach swojej mamy, taty czy innej bliskiej, ważnej osoby dorosłej przeżyć swoje przeżycia, dożyć, dokończyć odczuwanie swoich uczuć. Ja pamiętam taką sytuację, jak kiedyś mój syn, jak był mały, Płakał, ja go tuliłam i tak sobie już nawet myślałam, kurczę, co on tak długo płacze, jakieś mi się to wydaje nieadekwatne do zdarzenia. No ale dobra, no to niech płacze, no bo wiadomo, no przecież nie będę wpływać na to, co on czuje, tak? No niech sobie popłacze. I w pewnym momencie on tak dopłakał się do końca i oderwał się ode mnie i mówi, już wypłakałem wszystko. Ja wtedy dopiero zrozumiałam, co to znaczy dożyć emocje. On wypłakał tyle, ile potrzebował wypłakać. I nie zostało to w jego ciele, nie został z tym smutkiem sam. Nie został porzucony czy odrzucony, nie został zawstydzony za swój smutek. Bo ja mu nie powiedziałam nic w stylu, och, to taki duży chłopiec, to nie powinien już płakać, albo coś takiego, albo że tylko dziewczynki płaczą, albo jakikolwiek inny idiotyzm, który znacie. Ja mu pozwoliłam przeżyć swój smutek do końca. To, co mu dałam, to dałam mu moje ramię. I tyle. Nie mówiłam mu nic pocieszającego, uspokajającego. Byłam z nim i on wiedział, że jestem dla niego tam. I wiedział, że może jakoś liczyć na mnie, że może polegać na tym ramieniu, bo to ramię tam było cały czas. Więc to, co on wyniesie z tego doświadczenia, to nie to, że kiedyś w dzieciństwie był smutny, może też. Ale to, co zapamięta, to to, że gdy był smutny, to dostał wsparcie.
jakby to uogólnić na jakieś szersze przesłanie, to być może zapamiętał z tego, że można mieć zaufanie do świata, bo świat daje wsparcie. Czy to nie jest wzmacniające przekonanie? Czy to nie jest ważne i potrzebne? Myślę, że bardzo jest. Każdy w nas, w każdej relacji potrzebuje wsparcia. Każdy w nas, w każdej relacji potrzebuje być odzwierciedlony. Bo w każdej relacji i w wielu różnych sytuacjach życiowych możemy doświadczyć trudnych przeżyć. Wtedy, kiedy idziemy przez ulicę i przewraca się dziecko, a nas to przejęło. Ojej, ale się to dziecko przewróciło, na rowerze zdarło sobie pół łokcia. Wtedy, kiedy ktoś odrzuca naszą ofertę o pracę. Wtedy, kiedy ktoś odmawia nam wsparcia przy dzieciach. Kiedy biznesowo nam się coś sypie. Kiedy kontrahent w ostatniej chwili mówi, że nie, jednak nie, albo nie tym razem. I ty zostajesz na lodzie ze swoimi planami, a może z zainwestowanymi pieniędzmi. W tych wszystkich sytuacjach, w tych wielu sytuacjach, w każdej z nich, w tej małej i w tej dużej, potrzebujemy bycia zobaczonymi ze swoimi uczuciami. I choć wcześniej mówiłam o dzieciach i dedykowałam to bardziej rodzicom, to też na ogólniejszym poziomie możesz posłuchać też w takich sytuacjach siebie, bo każdy z nas może odzwierciedlić siebie sam, jeżeli jest na tyle dorosły i na tyle świadomy. Czyli kiedy dzieją się różne sytuacje, to po prostu mogę sama sobie powiedzieć: wow, Emilko, przestraszyłaś się. Oczywiście, że się zezłościłaś, kiedy on tak jechał i przeklinał. Tak, to ma sens, że jesteś naprawdę zdenerwowana i zestresowana tą sytuacją, kiedy tracisz wykonawcę. I ja czuję, jak na poziomie mojego ciała przynosi mi to ogromną ulgę. Często też poruszenie, ale ulgę taką, że jestem zobaczona z tym. I życzę ci z serca bycia tak zobaczonym przez drugą osobę. Bo dla mnie to jest niezwykłe doświadczenie, bycie właśnie taką zobaczoną, zobaczoną w taki sposób, z uczuciami. Z uczuciami i dalej też z potrzebami. To jest takie doświadczenie, które wnosi spokój do mojego ciała. Moje ciało się rozluźnia, oddech staje się trochę dłuższy, trochę spokojniejszy. I ja mam takie poczucie, że jestem widziana, że jakoś świat mnie widzi, odbudowuje się moje zaufanie. Oczywiście poczucie bezpieczeństwa. Odbudowuje się moje poczucie takiego spokoju, wewnętrznego spokoju, które emanuje też na innych, emanuje też na świat, na moje dzieci na przykład. I jak ja jestem tak widziana, tak zobaczona, to widzę, jak to fizycznie zmienia mój mózg. To jest oczywiście bez sensu, bo ja nie mogę widzieć fizycznie zmian w moim mózgu, ale naprawdę czuję to, że wtedy moja głowa staje się coraz milszym miejscem do mieszkania. Coraz lepszym miejscem do mieszkania w tej głowie. Czyli ten mój głos, który nadaje w głowie, staje się mniej krytyczny, a bardziej ciepły i wspierający. I dla mnie to jest niesamowite doświadczenie i tobie też polecam to doświadczenie, choć wiem, jak jest bardzo trudne. Bo trudno nam w ogóle się przestawić na to, żeby widzieć uczucia, swoje uczucia, innych osób uczucia. To jest mało praktykowane w naszym świecie i my nie bardzo wiemy, jak to zrobić, nie bardzo wiemy, jaki mamy do tego dostęp, nie bardzo wiemy, jak to w ogóle, jakoś tak. Trzeba próbować, żeby móc tego w końcu doświadczyć, próbować i dawać to innym, dawać to sobie i krok po kroku iść w taką stronę, w której mamy po prostu więcej bezpieczeństwa w życiu. I jeżeli chcesz doświadczyć i trochę popraktykować takie bycie widzianym w taki sposób właśnie z odzwierciedleniami, z uznaniami dla twoich uczuć i potrzeb, to polecam ci wyjazd, jeśli jesteś kobietą, bo jest to wyjazd wyłącznie dla kobiet. Ale jeśli jesteś kobietą, to polecam ci wyjazd Kobieta w Mocy. On będzie dopiero w marcu, więc jest jeszcze chwila na to, żeby się zastanowić i dołączyć. Natomiast miejsca już znikają, więc jeżeli chcesz mieć pewność, to nie zwlekaj. No i do końca roku jest niższa cena, więc też jeżeli chcesz mieć pewność niższej ceny, to też nie zwlekaj. Spotykamy się w cudownej, przepięknej przestrzeni, którą jestem niesamowicie oczarowana. W przestrzeni z ogromnym ogrodem, z wegetariańskim pysznym jedzeniem i z cudowną właścicielką, która dba o każdy szczegół naszego pobytu tam. No i oczywiście ze mną się tam spotykacie, więc myślę, że też warto
dla właśnie tych doświadczeń, bycia widzianym i bycia przyjętym. To jest najważniejsza rzecz, którą staram się w każdej grupie, którą organizuję, jakoś immanentnie wszczepiać, żeby to bycie widzianym i ważnym było najważniejszym doświadczeniem, bez względu na to, co się wydarzy na tych warsztatach jeszcze. Ale żeby każdy mógł doświadczyć właśnie tego bycia w przynależności, w akceptacji, bycia widzianym i bycia właśnie odzwierciedlonym. Bo tak, bo to jest ich relacja, ale przeżycia moje. I ja potrzebuję moje przeżycia po prostu zaopiekować. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do usłyszenia za 2 tygodnie.